głupota wiadomości. Tak, tak nieudolne. Ja pomijam już kwestię propagandową, ale tak. Ale jak mi się udało pokazać udolny? Ale to jest, było niewykonalne. To znaczy, jeśli mamy... Wczorajsza relacja wyglądała mniej więcej tak. Zresztą klasycznie. Są trzy siły w Polsce. To jest Gazeta Wyborcza, Platforma Obywatelska i KOD, które są zblatowane ze sobą i one się zajmują dzieleniem powstańców, wykorzystywaniem powstańców. To potwierdziły tak następujące autorytety. Cezary Gmyz i jakiś kolega z tego drugiego prawicowego tygodnika. Jak Gmyz jest do rzeczy, to tamten był z sieci albo odwrotnie. I trzeci profesor Odziemkowski, Jerzy, historyk z UKSW, który powiedział coś, że zarzuca się, najpierw się wykorzystywało tam tych całych powstańców, a zarzuca się PiS-owi, że dzieli. Mnie też to zadziwia wiara polityków w to, że ten, kto ma media publiczne, ten będzie wygrywał. I to, co Jarosław Kaczyński gdzieś tam w jakimś z wywiadów powiedział, to mówił o osłonie medialnej i o tym, że ludzie po prostu, jak widzą coś w telewizji, to przyjmują to jako prawdę. No otóż te wyniki oglądalności pokazują, że tak nie jest. Informacje Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Praktyczne. Ponad 120 osób przeszło już kurację antybiotykową. Włoskie media apelują do pielgrzymów, by nie wpadli w panikę. Prawie 140 milionów złotych wyłudził poprzez oszustwa podatkowe gang, który fikcyjnie handlował złotem i srebrem. Grupa została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji. W sprawie zatrzymano 41 osób, 7 zostało aresztowanych. Listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych mogą zostać sfałszowane. Takie obawy wyraził Donald Trump. Republikański kandydat powiedział na spotkaniu z sympatykami, że dociera do niego coraz więcej informacji, że głosowanie może nie być uczciwe. Wypowiedzi jednak nie rozwinął, a przedstawiciele kampanii Trumpa do tych słów się nie odnieśli. Informacje sportowe. Legia albo mistrz Słowacji. Przed nami mecz o być albo nie być w piłkarskiej lidze mistrzów. Michał Węczura, witam i zapraszam na sport. Czekamy prawie 20 lat. Może teraz uda się awansować do Ligi Mistrzów. Droga jest długa i wywoista i aby tak się stało, Legia Warszawa musi najpierw wyeliminować słowacki AS Trenczyn. Zadanie nie jest łatwe, ale Legia ma zaliczkę z pierwszego meczu przed tygodniem. A ja chciałam porozmawiać jednak o wczorajszym wystąpieniu urzędników prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa NBP Adama Glapińskiego, którzy ogłosili, że jednak obietnica PiS nie zostanie zrealizowana, w każdym razie w najbliższym czasie, i frankowicze niestety nie będą mogli liczyć na jakąś specjalną ulgę w spłacaniu swoich kredytów. Otrzymają wyłącznie zwrot nadpłaconych spreadów, czyli różnic w kursach walut wyznaczonych przez banki. Wcześniej, przypomnijmy, Andrzej Duda obiecywał, że będzie można przewalutować swoje kredyty po kursie z dnia zaciągania tegoż kredytu. No, a Michał napisał: pochwała niekonsekwencji. Taki komentarz napisałeś w tej sprawie. Nie, tylko że napisałem i podtrzymuję to zdanie. Nie, od wczoraj wieczora nie zmieniłem zdania. Dlatego, że mam wrażenie, że to jest taka chwila, w której należy pochwalić niekonsekwencje polityków. Znaczy oczywiście z punktu widzenia czysto politycznego można uznać, że to jest cyniczne zachowanie, tak? Co innego obiecał, co innego realizuje. Ale widać ewidentnie, że składając taką obietnicę, Andrzej Duda popełnił błąd. I to podwójny. Pierwsze, przypomnę, badania, które Rzeczpospolita publikowała w czerwcu, zamówione przez bodajże Instytut Jagielloński, zrealizowane przez TNS, o które badało strukturę elektoratów w przeliczeniu na kredyty we frankach. I okazało się, że kredyty to co wiele osób już mówiło, ale tutaj mamy jak gdyby czarno na białym, z badań wynika, że elektorat posiadający, że ludzie posiadający kredyty walutowe, to jest najczęściej elektorat Platformy i Nowoczesnej. I to są w dodatku ludzie, którzy dziś gdyby głosowali na Platformę Nowoczesną i którzy dziś jak gdyby wykluczają głosowanie na PiS albo Andrzeja Dudę w swojej znacznej większości i chcą głosować raczej właśnie albo na Nowoczesną, albo na Platformę. W związku z tym Andrzej Duda, składając rok temu tą deklarację, złożył deklarację pod adresem nie swojego elektoratu. To był jakby pierwszy błąd polityczny. Drugi błąd polegał na tym, że tak naprawdę ta obietnica w takiej postaci, czyli przewalutowanie z dnia brania kredytu, byłaby niebywale kosztowna, bo sama propozycja już bardziej rozwodniona, którą potem Andrzej Duda zaproponował, czyli jego urzędnicy, czyli tak zwany sprawiedliwy kurs, który był takim kursem troszeczkę uśrednionym, nie takim bezpośrednio z dnia brania kredytu, sama ta bardziej rozwodniona wersja kosztowałaby 70 miliardów
według Komisji Nadzoru Finansowego, a z tego co wiemy, również Narodowy Bank Polski przedstawił wyliczenia, które przekonały Andrzeja Dudę, że po prostu byłby to gigantyczny cios w system bankowy. I nie chodzi o to, że Andrzej Duda się kłania systemowi bankowemu, czy tam sprzyja banksterom, bo to jest taka prawicowa narracja mówiąca o tym, tylko że po prostu system bankowy jest no jakby niezwykle ważny dla funkcjonowania gospodarki, znaczy i takie mocne uderzenie, czy przerzucenie na banki koszty z tego wszystkiego, tak naprawdę by ten system doprowadziło do recesji. Bo pamiętamy wszystkie poprzednie recesje, one się brały przede wszystkim z tego, że gdy działo się coś niepokojącego, banki albo nie mogły, albo ze strachu, albo z innych powodów dzielić akcji kredytowej, kończyły się inwestycje i ale tak, zaczynało się recesja. Może myśmy się już przyzwyczaili do tego, że ktoś tam właśnie, ale ja tutaj nie mogę się zgodzić z tym, żeby chwalić polityków za to, że nie dotrzymują obietnic wyborczych, bo politycy w kampanii wyborczej zawierają pewien kontrakt z wyborcami. Mówią tak, ja wam dam to, zrobimy to, jak na mnie zagłosujecie. I tutaj Andrzej Duda po prostu wyłudził głosy od wyborców. To jest kolejna niedotrzymana obietnica, bo nie ma ani obniżenia wieku emerytalnego, czemu ja od razu powiem, że jestem przeciwna, żeby obniżać wiek emerytalny. Teraz nie ma przewalutowania dla frankowiczów, które prezydent obiecał po kursie zaciągnięcia, co kompletnie było nierealistyczne, choćby z tego powodu, o którym powiedziałeś, że po prostu kosztowałoby to banki za dużo pieniędzy i groziłoby po prostu zapaścią systemu bankowego i wtedy państwo musiałoby te banki ratować, co kosztowałoby nas wszystkich podatników sporo pieniędzy. Natomiast nie mogę się godzić na to, żeby po prostu politycy w kampanii mówili jedno, a po wyborach robili drugie, no bo to jest po prostu oszustwo i wyłudzanie głosów od wyborców. Andrzej Duda, kalkulacja jego nie była błędem, dlatego że Andrzej Duda potrzebował głosów też wyborców Platformy, czy tego elektoratu centrowego, który zwykle głosował na Platformę i był Platformą rozczarowany, stąd sięgnął po prostu po głosy frankowiczów i złożył obietnicę frankowiczom, więc z punktu widzenia takiej taktyki wyborczej to nie był błąd, tylko to była kalkulacja taka, że anusz ktoś się na te obietnice złapie i być może wiele osób się złapało. Ja od razu chcę powiedzieć, że sama mam kredyt we frankach, więc uważam, że tutaj powinnam też to ujawnić, bo tak jest uczciwie. Natomiast no, nie oczekuję jakiejś specjalnej pomocy państwa i spodziewałam się od początku, że właśnie te wszystkie ustawy skończą się na tym, żeby właśnie oddać te spready i tyle. Tutaj akurat myślę, że jeśli nie dzisiaj, bo te kredyty są dobrze spłacane, to być może wtedy, kiedy będzie to rzeczywiście problem i spory odsetek tych kredytobiorców nie będzie spłacał kredytów, a dzisiaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo one są nawet lepiej spłacane niż kredyty złotówkowe, to wtedy państwo będzie się musiało tak na poważnie zająć tą sprawą. Andrzej, uważa, że państwo powinno pomagać frankowiczom? Ja tu mam takie zdanie, znaczy po pierwsze, ja absolutnie odrzucam takie teksty i rzeczywiście takie wzmacnianie cynizmu i cieszenie się, jak polityk nie zrealizuje. To się zdarza zresztą czasami też w Gazecie Wyborczej, które to czasami tak, ale to nie dlatego, że Gazeta Wyborcza jest siedliskiem zła, tylko dlatego, że że po prostu rzeczywiście czasami te obietnice polityków jadą już tak daleko, a PiS-owi pękły wszystkie granice. Znaczy, PiS obiecał wszystko wszystkim absolutnie, Andrzej Duda też. Dobra, Klawiak, Oczaszek, dobra, Klawiak. I wtedy faktycznie nachodzi taka emocja, że lepiej niech oni nie zrealizują tych obietnic, już mają zniszczyć państwo. Mówię, że to dokładnie dotyczy akurat tej. Natomiast rzeczywiście dwie najbardziej takie wypowiedziane z taką pewnością siebie, no taką, pamiętacie, no ten wiek emerytalny, kiedy prezydent mówi, nie wierzcie im, że tam nie ma pieniędzy w budżecie. To bzdury. Pamiętacie, on tak krzyczał na wiecu. I druga, tak samo mocno też wypowiedziana, to są ci frankowicze. No i oczywiście teraz Duda będzie musiał połknąć własny język, bo to mu się pamięta, to mu się zapamięta. Każdy, kto choć trochę śledzi media, choćby telewizję, no to jednak będzie pamiętał takie rzeczy. Mnie tutaj, i tego nie powiedzieliśmy jeszcze, irytuje taka, niezależnie od poglądów lewicowych czy prawicowych, czy posiadania kredytu lub nie, ja go nie posiadam na szczęście, to po prostu takie też szkodzenie państwu i nawet tym bankom przez
trzymanie w niepewności całego systemu bankowego przez tak strasznie długi czas, czy te akcje banków spadały, one latają w górę i w dół, banki nie wiedzą, jak się zachowywać, czy są czy bardziej ofensywnie na rynku, czy defensywnie, czy się zbroić, czy nie. No, różnica między 3 miliardy a 70 miliardów jest tak duża, a my ciągle słyszymy o innych propozycjach. Rzeczywiście, najpierw był ten przewalutowanie wszystkiego, jak leci. Później ten kurs sprawiedliwy, którego nikt nie rozumiał. Trzeba było go tłumaczyć na 100 sposobów i tego i tak się nie dało zrozumieć. Więc taki Frankowicz nie wiedział właściwie, na czym, co to ostatecznie będzie. A na koniec dostajemy taką informację i też nie można powiedzieć, że ona jest ostateczna, bo zaraz się prezes przeczyta Rzeczpospolitą, która ma na to i się wkurzy, zadzwoni do kogo trzeba i zaraz o 17 będziemy mieli tak jak z Jackiem Kurskim, że będzie odwrotnie zaraz. Jak z podwyżkami dla urzędników, bo też tutaj było dosyć radykalne działanie. I absolutnie nie uważam, żeby znaczy to badanie Rzeczpospolitej z czerwca jest absurdalne, dlatego że Duda to nie PiS, w tym sensie, że Duda musi mieć 50%, jeśli chce zostać prezydentem pierwszy czy drugi raz. A po drugie, Frankowicze to jest rzeczywiście bogatszy elektorat i skorelowany z wyborcami Platformy w oczywisty sposób, chociaż niepewnie tam jakoś tak jeden do jednego. Ludzie na pewno potrzebny, PiSowi potrzebny w tym sensie, w jakim wystarczy urwać kilka procent zarobków Platformy, żeby wygrywać wybory. A w Polsce jest tak, że wystarczy wygrać wybory o 2% z następną partią, prawie niezależnie od poziomu tego zwycięstwa, czy to jest 35 do 303, czy 25 do 23, żeby rządzić tym krajem, mniej więcej. Jeszcze coś chciałem na koniec powiedzieć, bardzo interesujące, ale już mi się nie uda. No. Ale wiecie co, bo nie wiem, czy Michał bardzo chcesz jeszcze coś powiedzieć w tej sprawie, bo chciałam zapytać o coś innego jeszcze. Nie, bo chciałem go już powiedzieć, tylko ja nie mam takiego... Ostatnia rzecz jest taka, przecież ten człowiek, który przewodził, pamiętacie, jest taki klient... Tak, no to przecież to jest absolutnie skrajna prawica, więc to nie jest żaden elektorat Platformy, tylko to jest taki człowiek, który tam się wycałował z Dudą, najpierw jak mu Duda obiecał. Następnego dnia, jak Duda się zbiesił i zaproponował Prawo i Sprawiedliwy kurs Frankowiczów, no to go nazywał od zdrajców. I to w ogóle jest też taka ciekawa sytuacja, że z jednej strony ktoś, kto jest takim nacjonalistą, jakby zabiera państwu możliwość, choćby przez to, że sprzeciwia się na przykład integracji Unii Europejskiej, która byłaby takim sposobem na rynki finansowe, żeby je jakoś jednak regulować, żeby jakoś je wziąć pod takie kryterium demokratyczne, a z drugiej strony oczekuje właśnie od państwa, że państwo go uratuje, bo on kredyt wziął. I to jest sprzeczność, która mi się wydaje taka w ogóle symptomatyczna tego, co się na świecie dzieje. Ale nie że do końca dlatego, że dzisiaj lewica jest w PiSie. Lewica wykorzystuje takie hasło. Oczywiście, że trzeba potępiać polityków, jak łamią obietnice wyborcze. I oczywiście trzeba mówić, że im to wypominać, tak? Tylko, że problem polega na tym, że nie widzę powodu, żeby na złość PiSowi i prezydentowi mielibyśmy się cieszyć, że oni rozwalają do końca budżet państwa i system bankowy. Ale to jest co innego. Ale nie można usprawiedliwiać polityków właśnie, dlatego że oni kłamią i oszukują wyborców. Ale ja myślę o tym w kategoriach państwa. Ja się cieszę. Ale ty nie możesz za nich myśleć w kategoriach państwa. To oni powinni myśleć w kategoriach państwa. A nie przeszkadza ci, że to państwo jest niszczone przez zniszczenie. Ja się bardzo cieszę, że ani PiS, ani Andrzej Duda nie zrealizują swojej obietnicy, bo to jest lepsze dla polskiego budżetu. Okej, to gorsze dla polskiej polityki jest to, że masz cynicznych polityków. Ale to też jest wina wyborców, że wierzą w obietnice, które się nie da zrealizować. I dziennikarzy, którzy ich do tego namawiają. I za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach porozmawiamy o beneficjentach planu 500+, którzy wyjechali po raz pierwszy nad morze i opis tego, co tam się działo, wzbudził bardzo duże emocje. Poranek Radia Tok FM. Start. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12:40. Reklama. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona.
Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przybyłem. Zobaczyłem. Wybrałem. Z wielu ofert wybrałem BMW serii 5 za 149 900 zł brutto. Ty też umów się na jazdę próbną swoim wymarzonym BMW i odkryj radość, której nie da się opisać słowami. Zapytaj w salonie o aktualne oferty. Przyjdź, zobacz i wybierz. BMW. Radość z jazdy. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do Pesilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Medalowe ceny w Lidlu. A przed nami zapaśnicy. Jeden robi zapasy chorizo po 5,99. Drugi zapasy soku z mandarynek po 3,99. I robią te zapasy jak wiewiórka na zimę. Swoimi męskimi rękami, które podziwiał dla państwa Tomasz Zimow. Teraz kiełbasa chorizo lub fuet tylko 5,99 za opakowanie, a wyciskany sok mandarynkowy z miąższem tylko 3,99 za 750 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.40, Filip Kekusz, zapraszam. Opozycja twierdzi, że Andrzej Duda wycofuje się z przedwyborczych obietnic. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że rozpoczyna się systemowe rozwiązywanie problemu kredytów walutowych. To opinie po tym, jak eksperci i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przedstawili założenia ustawy frankowej. Frankowicze otrzymają zwrot spreadów z czasów, gdy banki stosowały zawyżone kursy walut. To główne założenie nowej ustawy. Przewalutowanie kredytów po niższych niż teraz w kursach ma zostać na razie odłożone. To zmiana w stosunku do pierwszego, zaprezentowanego kilka miesięcy temu projektu, który bardzo mocno krytykowała Komisja Nadzoru Finansowego. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Barack Obama tłumaczy rozpoczęcie amerykańskich nalotów w Libii. Samoloty Stanów Zjednoczonych od poniedziałku zrzucają bomby na pozycję Organizacji Państwo Islamskie w tym kraju. Jak mówi Obama, operacja podyktowana jest bezpieczeństwem Ameryki, a decyzja została podjęta, by zwiększyć stabilność Libii i upewnić się, że tamtejsze siły pokonają dżihadystów. Amerykańskie samoloty latają nad Syrtą, libijskim portem opanowanym ponad rok temu przez islamistów. Od 2 miesięcy siły libijskiego rządu próbują przejąć kontrolę nad miastem. Ustawa nagradzająca tych, którzy nie marnują żywności i lekarstw, weszła w życie we Włoszech. Od teraz bezpłatne przekazywanie żywności ma być o wiele prostsze z prawnego punktu widzenia, a darczyńcy mogą liczyć na ulgi podatkowe. Ale jeśli chodzi o marnotrawstwo, statystyki we Włoszech są kłopotliwe. Codziennie wyrzucanych jest tam 1300 ton pieczywa. Rocznie na śmietnik trafia 5 milionów ton jedzenia o łącznej wartości 8 miliardów euro. Teraz żywność ma przynajmniej częściowo trafić do placówek charytatywnych, które mają pod opieką 1,5 miliona osób. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 50 w miejscowości Przęsławice na odcinku Grójec-Mszczonów. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Droga może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny. Europejska stolica kultury. Pogoda. Im dalej na wschód, tym dziś więcej przejaśnień. Przelotne opady w wielu częściach kraju, bez deszczu w okolicach Trójmiasta, w centrum Polski i na południowym wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie w Zielonej Górze i Białymstoku, 23 w Toruniu i Wrocławiu, 24 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 25 w Lublinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Po
poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, trzecia część dyskusji w studiu. Renata Grochal, Gazeta Wyborcza, Michał Szulczyński, Rzeczpospolita i Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna. Ja chciałam porozmawiać o tekście w Newsweeku dotyczącym beneficjentów programu 500+. Najazd Hunów. Piją, klną i śmiecą. Nie wiedzą, jak się zachować. Rzeczywiście tekst jest bardzo krytyczny wobec polskich turystów, którzy wraz z rodzinami wybrali się nad polskie morze. Było to po części możliwe w przypadku wielu z nich, dlatego że dostali pieniądze z programu 500+. Ja przeczytam tylko Państwu fragmenty, które budziły poważne zastrzeżenia. Była mowa nawet o pogardzie wobec osób najmniej zarabiających i cytaty osób, które obserwują to, co się dzieje nad Bałtykiem, to biedny klient na banana, tego, co po morzu pływa, dla dziecka nie wyda. Niektórzy na tydzień dla rodziny mają odłożone najwyżej 1600 zł. To jak na nadmorskie warunki prawie nic. Na plaży konsumuje się to, co wcześniej się kupi w sklepie, piwo też. Śmiecą okropnie. Pieluchy potrafią rzucać do popielniczki na niedopałki. Jeszcze inny fragment. Prawda jest taka, że dziś nad polskim morzem rządzi sraczka. Jedzą te wszystkie frytki, gofry, ryby na starych tłuszczach i nie wytrzymują. Tłumaczy superniania, a potem ludziom szkoda wydać na toaletę 2,5 zł. To tyle, co pół porcji lodów. Tyle, co mała porcja frytek. Woda z sokiem saturatora, ćwierć pizzy albo kebaba. Wszystko raczej nie świeże. Nic dziwnego, że na plażach Polaków witają banery reklamujące środki na rozwolnienie. Czy Polaków nie można krytykować za to, że się zachowują nie tak nad morzem, albo za to, że piją za dużo piwa? Bo to już Agata Młynarska coś powiedziała na ten temat. Ja mam tutaj jest przede wszystkim taki kłopot, że to jednak by trzeba było poprzeć jakimś, no nie mówię badaniem, ale no jakimś dowodem, no dlatego, że skąd my wiemy, że to jest najazd? Pominijmy na razie te opisy, tylko w ogóle więcej turystów nad polskim morzem, że to wynika z 500+, to się tak może wydawać, ale dołóżmy sobie dwa fakty, które moim zdaniem to znacznie lepiej uzasadniają, a trzeci, który w ogóle zaprzecza, który jest właściwie z Newsweeka, zaraz o tym powiem. Po pierwsze jest tak, że kurs złotego tak się zmienił i też sytuacja geopolityczna w tych miejscach, które były głównymi destynacjami turystycznymi, między innymi Turcja. Ludzie nie chcą wyjeżdżać. Że ludzie po prostu, bo ludziom dzisiaj lepiej pojechać na polskie morze, na którym już dawno nie byli na przykład, bo rzeczywiście to ostatnie tam 7 lat to są zwiedzanie całej Europy Południowej. To jest po pierwsze. I rzeczywiście to biuro turystyczne powiedziało, że to jest rewolucja. To znaczy, że to jest dokładnie tam wymieniona ta pierwsza dziesiątka. Może nie dokładnie, ale... Więc tu się na pewno dużo zmieniło. Drugi powód jest taki, że ten wzrost gospodarczy po prostu trwa już jakiś czas, on jest ponad 3% i on po prostu przynosi poprawę warunków i poprawę takiego poziomu konsumpcji, bo spada inwestycja, ale rośnie konsumpcja cały czas. I to jest jakiś taki kolejny tego przykład, może być, to jest druga rzecz. A trzeci fakt, który się tutaj ewidentnie zaprzecza, to w tym tekście jest kilka razy wspomniane, że jest taki najazd, po prostu jest takie zainteresowanie tym morzem, że wykupiono apartamenty już w lutym albo w marcu. Są dwa takie podane. No to od kiedy w lutym albo w marcu mieliśmy do czynienia z wypłacaniem 500+. No mieliśmy z wypłacaniem 500+ później od marca, właściwie albo od kwietnia w górę. Ale było wtedy wiadomo, że od kwietnia... Nie, ale nie ma wiadomo. Tak, jak ktoś nie dysponuje żadnymi pieniędzmi, żadnymi oszczędnościami, a Polacy mają jedyne z najniższych poziomów oszczędności, no to z czego to, co zaciąga kredyt, żeby pojechać nad morze w lutym na akonto tego, co dostanie w kwietniu, kiedy ale nie wie, czy polityk zrealizuje obietnicę, czy nie. No w to nie wierzę. W tym sensie tu jest, on jest na sprzeczności oparty, ten tekst. Ale teraz, ja bym go tak nie lutował, bo wiem, że on się stał obiektem jakiegoś takiego absolutnego potępienia, bo ja generalnie nie lubię absolutnych potępień. Jak widzę jakąś taką nagonkę także z lewicowej strony, a to bardzo łatwo, wystarczy rzucić naprawdę kamieniem, się od razu zaczyna cała jazda, nie wiem, jak na te krowarzywa. Zanim ktokolwiek sprawdzi, czy tam, jak tam było naprawdę, ja tego nie wiem, ale
nie pchałbym się od razu, żeby kogoś flekować na Facebooku czy gdzieś tam. Na szczęście na tym Facebooku nie jestem, ani tego nie muszę robić, ani muszę tego czytać, ale właśnie dlatego, że po prostu wszystkie takie zbiorowe wydarzenia, wszystkie takie stanne akcje są po prostu nie, jakoś, nie wiem, odrzucają mnie. I tak jest też z tym stadnym atakiem na ten tekst, dlatego że za tym stoi jakiś taki rodzaj takiej chłopomanii, takiego uwielbienia ludu. No, lud jest taki, jaki jest. No, ja go mogę uwielbiać albo nie, mogę go bronić albo nie, ale z pełną świadomością, że życie społeczne jest, ja mam wrażenie, że krytycy... Nie jest najpiękniejsze. No. Krytycy, niezależnie od tego, jak oceniamy ten tekst, że krytycy tego tekstu popełniają jeden błąd. To znaczy... jakby siłą rzeczy utożsamiają osoby mniej zarabiające no, z tymi, którzy piją za dużo piwa na plaży, śmiecą, w sumie nie, jakoś nie potrafią trzymać... No, ja mam takie wrażenie, ja nie utożsamiam ale osób najmniej zarabiających grupą, bo masz taki dobry charakter, akurat... jesteś taka życzliwa dla polskiego narodu. Nie wynika to z życzliwości, tylko z własnych obserwacji. No, ja jest... czegoś takiego nie... Ja nie utożsamiam tych dwóch grup, że one muszą być... Ale to nie mają statusu wiedzy naukowej. A wiedza naukowa jest taka, ale ja mówię o krytykach tego tekstu, że oni utożsamiają i mają w dużej mierze rację. Niestety, znowu będę tutaj brutalny, to znaczy bieda upokarza. Bieda to nie jest, to nie uświęca, nie uszlachetnia, tylko bieda upokarza. Bieda nie oznacza, że ktoś musi pić za dużo pieniędzy. Ale bieda w tym sensie upokarza, że na przykład ktoś je rzeczy, które są tłuste, tanie i to jest po prostu. I teraz możemy na to przymknąć oko, zaatakować autora tego tekstu. Ja nie bronię, bo ten tekst jest rzeczywiście przegięty. To nie chodzi mi o takie właśnie zero-jedynkowe potraktowanie sprawy, ale tak wygląda wyglądają klasy spauperyzowane. To znaczy, które rzeczywiście poziom agresji, poziom przemocy, poziom w ogóle kompetencji kulturowych, które później nie pozwalają ci na wybór lepszej wizji świata niż taka, którą podaje PiS, to są wszystko fakty społeczne. I po prostu zamykanie oczu na to, uświęcanie polskiego ludu jest po prostu, no wiesz, jakby do niczego dobrego nie poprowadzi. Renata, ty zadałaś pytanie, czy polskiego turysty nie wolno krytykować. Odpowiem na to pytanie, bo ono mi się wydaje właściwie tutaj najistotniejsze. Jak najbardziej wolno krytykować, tylko mam takie poczucie po przeczytaniu tego tekstu, że tutaj po pierwsze zastosowano za dużą generalizację, a po drugie zjawisko negatywne, z którym na polskich plażach i nie tylko na polskich mamy do czynienia od lat, no czyli niekulturalne zachowanie się, brudzenie i tak dalej, przeklinanie, podciągnięto niepotrzebnie pod 500+. Dlatego, że tutaj żadnych nie ma dowodów w tym tekście na to, że to są właśnie beneficjenci programu 500+. Ja sobie przypominam takie sytuacje, czy właśnie no, śmiecenie, czy agresywne zachowania, zanim wprowadzono 500+, i to nie tylko na polskich plażach, ale też w polskich miastach i tak dalej. Więc tutaj no, nie zgadzam się z taką tezą tego tekstu, że właśnie biedni ludzie, którzy tylko piją piwo, przeklinają i tam nie zajmują się swoimi dziećmi, bo to jest też jeden z zarzutów, dostali 500+ i nagle pojechali nad morze. Oni też byli przed programem 500+, widoczni na ulicach polskich miast i w statystykach policyjnych. Także tutaj no, nie widzę tego przełożenia. Natomiast no, rzeczywiście język trochę tego tekstu jest zaskakujący. No tak, ale powiedzmy sobie, tekst jest długi, a ja przeczytałam tylko dwa fragmenty. W tym tekście oczywiście są różne rzeczy. Niepotrzebnie się powiela różne stereotypy negatywne, bo raczej spodziewałabym się takiej głębszej analizy. Myślę, że tutaj jakoś no coś takiego się ale stało, ale to jest też Newsweek, słuchaj, to znaczy, nie mówię, że Newsweek nie jest jakiś, nie wiem, gorszy niż inne tygodniki. Raczej jest tak lepszy niż te inne tygodniki, no, przynajmniej niektóre. Ale to po prostu nie jest, są studia socjologiczne, no, polecam wszystkim, tylko tak, ale ja właśnie nie generalizowałabym tutaj, tak, dlatego, że takie oceny generalne mogą być krzywdzące. Również dla ludzi uboższych, którzy nie zachowują się w sposób... Chociaż jeszcze jedno,
damski czy niekulturalny. To jest tak, że po prostu jeśli chodzi o takie zachowania agresywne, niekulturalne, to tak samo widać je po stronie osób, które są bogatsze, jak i biedniejszych. Więc tutaj przyczepianie akurat tym biedniejszym takiej łatki, że po prostu się źle zachowują, jest niestety dziwne. Poziom, mówię wam, no raczej korelacja między takim podziałem klasowym a poziomem przemocy istnieje jednak. No. To nie dotyczy na przykład przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. To akurat tutaj jest tak, zdaje się, że równo. Chociaż tak, też należałoby zapytać o to fachowców, ale jest naprawdę tak, że po prostu to jest trochę tak, ach, już nie będę. Powiedziałem na ten temat już w tej pierwszej swojej. Tutaj bym chciał coś jeszcze dodać, tylko znowu zapomniałem. No to, ale to będziesz miał jeszcze okazję. Co może sobie przypomnę. Tak, Michał Szołczyński. Tak, znaczy powiem tak, mnie ten tekst zaskoczył z jednego prostego powodu. To znaczy, Newsweek jest pismem, które aspiruje do pisma, które się... Jest pismem dla ludzi otwartych, liberalnych, pismem, które przełamuje tabu, przełamuje stereotypy i tak dalej. Natomiast ten tekst jest moim zdaniem stuprocentowym powieleniem stereotypów i uprzedzeń klasowych. I to jest bardzo ciekawe, że po wielu latach komunizmu w Polsce, który walczył z walką klas, mamy do czynienia z tekstem, który jest napisany i językiem, no, zupełnie nie, dla mnie nieprawdopodobne, bo to nie jest tak, że tylko te dwa fragmenty były jakoś tam brutalne. Znaczy ten, cały ten tekst jest utrzymany, cała narracja tego tekstu, to jest głęboka pogarda wobec Polaków, którzy jeżdżą na wakacje i zachowują się. A może krzywe zwierciadło, którym Polacy się przejrzeli nagle? Tak, jeżeli mówimy o krzywym zwierciadle, to wolałbym przeczytać to w postaci literackiej, tak? Znaczy, nie wiem, jakiś paszkwil na to, jakiś serial, tak, jakiś film opisujący, albo powieść, albo opowiadanie, tak? Natomiast jeżeli to jest materiał prasowy, to od materiału prasowego jednak oczekujemy jakiegoś tam wyważenia, tak? To nie jest opowiadanie autorki, to jest quasi-reportaż, w którym ona po prostu, w którym się po prostu wylewa po prostu nienawiść do zwykłych Polaków. I teraz, jaki mam problem tutaj? Ale no, już są nienawiścią, to już zwykłego Polaka to z miłością, tak? Mam problem następujący. Na pewne problemy, które są realne, nałożono tutaj kalkę polityczną. I to jest moim zdaniem największy grzech tego tekstu. To znaczy, utożsamiono tych wszystkich chamów pijących piwo i tak dalej z wyborcami prawicy. Tak? Zupełnie jakby wśród wyborców lewicy nie było ludzi, którzy piją za dużo piwo i się niekulturalnie zachowują na plażach. I teraz, to mnie w tym tekście dziwi. Znaczy, to jest taki, taka głęboka pogarda ludzi, którym się coś już udało, wobec, którzy dawniej jeździli do polskich kurortów i nagle patrzą, że zamożniejsi stają się ludzie kulturowo stojący na troszeczkę niższym poziomie i oni patrzą, co te chamy robią w moich kurortach, tak? Po co ta tłuszcza się tak naprawdę pakuje do mojego Władysławowa czy mojej jastarni. Ja tu zawsze jeżdżę, a tutaj nagle jakieś chamstwo mi tutaj przyjeżdża. Ale sam mówisz właśnie stereotypowo, bo trochę... Ale daj mi skończyć. Natomiast i w tym sensie mam wrażenie, że ten tekst jest szkodliwy, dlatego, że istnieje pewien problem kulturowy. Ja na to zwróciłem uwagę parę tygodni temu wracając z nadmorza. I tu pochwalę polskiego przewoźnika narodowego, czyli PKP Intercity, a mianowicie wprowadziło genialne rozwiązanie jakiś czas temu, czyli strefy ciszy w pociągach. I powiem szczerze, zastanawiam się, drugie genialne rozwiązanie, bardzo wysokie ceny biletów, które cię nie pozwolą na spotkanie. Wiesz co, powiem ci tak, że kupisz bilet wcześniej i to wcale nie musisz dużo za ten bilet zapłacić. To jest fantastyczne tłumaczenie, tylko wiesz, no nie każdy, po prostu to nie działa, to jest tylko tłumaczenie. No dobrze, Michał dokończy swoją wypowiedź. I teraz tak. Potrzebowaliśmy 27 lat, żeby sieci kolejowe doszły do tego, że nie wszyscy chcą jechać w łomocie, hałasie, że nie wszyscy chcą słuchać głośnych rozmów przez telefon, no bo tak wielu Polaków manifestuje swoją ważność, że wsiadają do pociągu i krzyczą: słuchaj, byłem na takim, a takim spotkaniu, albo ja wsiadłem na taką rybkę i tak dalej. Bo mówię, że ten tekst zaszkodził rozwiązaniu pewnego poważnego problemu. Czy trzeba było strefę ciszy wprowadzić na plaży? Nie, tylko moim zdaniem prędzej czy później takie strefy ciszy powstaną, tak? Bo to jest kwestia po prostu... Ale co to znaczy strefy ciszy? Znaczy płatne... Przepraszam, to jest niemodne, już niemodne. W
gdzie sytuacją bezrobocia jest związane takie podejście do pracy, którym człowiek staje się narzędziem produkcji, zatracając w konsekwencji swą godność osobową. W praktyce zjawisko to przybiera formę wyzysku. Często przejawia się on w takich sposobach zatrudniania, które nie tylko... O Jezu, no ale chamstwo rodzi się z chamstwa. Czy to jest jakieś dziwne? Ale zniewalają go poczuciem tymczasowości, lękiem przed utratą pracy. Do tego stopnia, że jest pozbawiony wszelkiej wolności podejmowania decyzji. Wielokrotnie wyzysk przejawia się w takim ustalaniu czasu pracy, iż pozbawia się pracownika prawa do odpoczynku, troski o duchowe życie rodziny. Często też wiąże się z niesprawiedliwym wynagrodzeniem, zaniedbaniami w dziedzinie ubezpieczeń i opieki zdrowotnej. Wielokrotnie, szczególnie w przypadku kobiet, jest zaprzeczeniem prawa do szacunku dla osobowej godności. Praca ludzka nie może być traktowana tylko jako siła potrzebna do produkcji, tak zwana siła robocza. Człowiek nie może być widziany jako narzędzie produkcji. Człowiek jest twórcą pracy, jej sprawcą. Należy uczynić wszystko, ażeby praca nie straciła swojej właściwej godności. Celem bowiem pracy, każdej pracy, chamstwo jest wszędzie. My mówimy, że wiocha na płocie jest przyporządkowana pracę południe, bo to jest na pracę południe. No w ogóle Warszawa to jest jedną wielką wiochą. I po prostu w Warszawie będziesz pobity, okradziony, zgrzytają zębami. Nie znają się, a się nienawidzą. Jak coś zmyślić, to prędko, coś skłamać, coś oszukać, przekłamać. To bardzo prędko. I tutaj państwo macie przykładowo te tereny Naiwickiej. Domagają się od nas świadectwa. Naiwickiej, tam gdzie jest ten szpital. Jako chrześcijanie, jako ludzie z którego uciekłam swego czasu. Musimy uwrażliwiać nasze sumienia. Same straty są w Warszawie. Same straty są w Warszawie. No niestety. Radio Koncita, to FM Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem drugich. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego chleba stanie się dla was wyrzutem i oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam, spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Podejmujcie obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Podejmujcie pracę w poczuciu odpowiedzialności za pomnażanie dobra wspólnego, które ma służyć nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię, naszą ojczystą polską ziemię. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił. Te słowa Mojżesza, Mojżeszowego Testamentu,
z wielką mocą rozwiewają dziś również w naszej ojczyźnie. Wybierajcie więc żyć, jaką drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, mój prorok. Bracia i siostry, proszę Was, wybierajcie żyć. Wybierajcie żyć. Ten wybór dokonuje się w sercu, w sumieniu człowieka, ale nie pozostaje on bez wpływu również na życie społeczności, narodu. Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego narodu, przyszłości opartej na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej ojczyźnie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed człowiekiem. Pójść odważnie do świata. Kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowania człowieka, by była otwarta na dobrą nowinę. Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości do człowieka oraz umiłowania ojczyzny. U schyłku tego stulecia potrzeba wielkiego czynu i wielkiego dzieła, o którym pisał kiedyś Stanisław Wyspiański, aby cywilizacja, w której żyjemy, przepoić duchem sprawiedliwości i miłości. Trzeba wielkiego czynu i wielkiego dzieła, aby współczesna kultura otworzyła się szeroko na świętość, pielęgnowała ludzką godność, uczyła obcowania z pięknem. Budujmy na Ewangelii, abyśmy wraz z kolejnymi pokoleniami Polaków, żyjącymi w wolnej i zasobnej będziesz przedstawiała, mogli wraz z psalmistą dziękować. Każdego dnia będę Cię, Panie, błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan. Pół godziny będzie przedstawiać, a głupota gadać. Ekonomiczny. A wielkość Jego odrobiona. Pokolenia pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Uwielbiaj duszo moja Pan podczas Kongresu Eucharystycznego na Dolnym Śląsku wraz z Maryją. Dziękujemy za Eucharystię, źródło miłości społecznej. Wyrazem jedności z Maryją niech będzie ukoronowanie cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Sanktuarium krzeszowskie ufundowała Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, w rok po bitwie legnickiej, już w wieku 13. Przed obrazem Boga Rodzicy gromadziły się rzesze pielgrzymów i już wówczas nosiło ono nazwę Domus Gratiae Mariae. Rzeczywiście był to dom łaski, hojnie rozdzielanej przez Boga Rodzica, do której licznie przybywali pielgrzymi z różnych krajów, zwłaszcza Czesi, Niemcy,
Serbo-Użyczanie i Polacy. Cieszymy się, że dziś także Matka Boża zgromadziła licznych pielgrzymów z tych po sąsiedzku żyjących narodów. Niech ten znak włożenia koron na głowę Marii, Dzieciątka Jezus, będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa Boże, których tak wiele otrzymywali i stale otrzymują. Przyjaciele Maryi, spieszący do Krzyżowskiego Domu Łaski, niech będzie również znakiem zaproszenia Jezusa i Maryi do królowania w naszych sercach i w życiu naszego narodu, abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi. W ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii świętego ojca świętego Jana Pawła II, wygłoszonej 2 czerwca 1997 roku w Legnicy. Mamy 8 minut po godzinie 9. Zapraszamy też teraz do telefonów po tej katechezie, po tym słowie, raz jeszcze przypomnianym. Telefony dla Polski Północnej i Południowej 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy 56-655-23-33, 56-655-23-66. Takie różne są wibracje. Pan Wojtek Porucki, wieloletni pielęgniarz sekcji małp, opiekun gibonów, lemurów, sajmirek, tych małp, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli wyspiarzy, mieszkańców naszych wysp, naszego dużego stawu. Ja już mówiłam, panie Wojtku, o ich wielkiej sprawności fizycznej, mówię o gibonach, o wykonywaniu rekordowych skoków. I proszę mi powiedzieć, czy ciągle po tylu latach ta akrobacja robi na panu rzeczywiście duże wrażenie? Czy już pan się do tego przyzwyczaił, czy jednak obserwuje, wie pan, z niepokojem, że któryś z nich się obsunie i wpadnie do wody? Dzień dobry, że ta starość następuje jednak, tak. Więc nasza najstarsza para, jest to Gucio i Bonia, to gibony właśnie w wieku już można powiedzieć, że około 17 lat. Lata nie grają tu roli u tych właśnie małpek. Pamiętam taką sytuację 2 lata temu, kiedy to wypuszczałem ich na wyspę i wychodzę na pomost, żeby zobaczyć, jak one wychodzą, czy czasem się ktoś nie potknie, a już jak to małpy nie umie pływać. No i zauważyłem taką sytuację, właśnie gdzie krawka siedziała na drzewie. No trochę się zagubiła, patrzy gdzieś tego, Bonia, Libonica podleciała, znienacka, złapała ją. Trochę piórek się posypało, oczywiście kratka, udało się uciec. Nie było żadnych, tak, nie było jakichś nieznanych. Także sprawność ich cały czas jest dobry. Czyli z wiekiem się nie zmniejsza, mimo że dojrzała to już para, bo przypomnijmy, że to para bardzo ze sobą zżyta. Już od młodości, już właściwie w dzieciństwie zamieszkali razem. Potem doczekali się potomstwa już w tej chwili 8. Mają już 8 dziecko. Także na wyspie mieszka ich w tej chwili 3. No z rodzeństwem starszym. Tak. Czyli jednym słowem fajna, zżyta rodzinka, prawda? Tak, żadnych konfliktów między nimi. Nie. Znaczy konflikty będą, jeśli już samczyk będzie miał 5. rok. No jeśli już będzie w tym będzie wieku dojrzewał, właśnie tego, tak. Samiec będzie go odganiał. Oczywiście, no ale mamy tutaj doświadczenie, wiemy, że kiedy już się prawda, zaczną takie właśnie, tak, wtedy będzie taki wysyć. Moment, że wysyłamy. To wszystkie poprzednie starsze naszej kary i odmienię kary świata. Także tutaj te audycje. Jak to bywa w takich gatunku zwierząt, objęte programem ochrony gatunków zagrożonych, programem EIP, to jak zwykle wskaże nam koordynator miejsca, prawda? On nam powie, że najlepiej, żeby ten nasz samczyk pojechał do ogrodu na przykład na Węgry czy do Francji, bo tam czeka na niego przyszła partnerka. Jak to było na początku, panie Wojtku, kiedy pan zaczął zaprzyjaźniać się z parą naszą, z Guciem i z Bonią? Czy od razu zdobył pan ich zaufanie? Zdobyłem zaufanie. Mam nawet zdjęcia jeszcze do tej pory, gdzie Bonia, nawet jak poszła na wyspę sprzątać, wchodziła mi na plecy. Co tu jest? Ja musiałem zagrabić. Ona oczywiście jeździła na moich plecach. Wcale nie chciała
Nie nowiąc. Udać się na weekend na Pomorze. Życzę w takim razie powodzenia. Ale z tak zwanych ciekawostek. No to jest opinia ulicy. My tutaj tylko i wyłącznie pod... Weekend. Że sprawy do załatwienia, między innymi piosenka Dobra na wszystko. Weekend. Kiedy żeśmy chipowaliśmy, no i wtedy ona się na mnie obraziła. Są to naprawdę pamiętliwe małpki. Próbowałem jeszcze później po tym... Najlepiej to małpki, bawmy się z małpkami. Jak wyglądała ta jej obraza? Małpki kompatybilne, małpki się dostosują, tak. Ten Mareczek to już jest stary, pojechał do Krakowa na tego papieża. Ja wiem, że jako ten, który i na pamiątkę do świadków leci, a innym przypomina, a w nic wcale nie wierzy, to pojechał do Krakowa na papieża tylko po to, żeby dać znać, że on jest młody. Ja mówię, dwa razy starszy od tego kurczaczka, on jeszcze młody, 21 lat. To jeszcze on się, wiesz, nauczy czegoś w życiu. A ty jako 40-paroletni facet już niczego w życiu się nie nauczysz, bo jesteś uparty, odcinasz się, nie słuchasz się, stawiasz na swoim. No niesamowicie uparty jesteś i ciągle negatywny, bo jak ci coś się mówi, to ty. A że to będzie i że źle, nie umiesz myśleć jakby pozytywnie, bo na przykład to, co my mówimy, to my... nie oceniamy, tylko opisujemy sytuację taką, jaka ona jest, no, a jest taka, jaka jest, no, a ty, co byś nie powiedział, to wszystko zjeżdżasz do dołu, no, także... Co lubią to, co nie powinny jeść. A, no to może powiedzmy, co dostają, co powinny, co jedzą, pomimo wszystko na szczęście. Tak, jedzą, no, to, co każda małpa lubi, wiadomo, banan, winogrona, melon, lubią ananasa. Co niektóre małpy właśnie u nas tak niechętnie, te akurat... O małpach dzisiaj, proszę Państwa, bo małpy są fajne. One się uczą, one podglądają, one się cieszą, że... No Państwo zobaczą, stworzenie jest dla człowieka, prawda? One się cieszą, że czegoś się dowiedzą, że tak zrobią jak i ty. No fajne te małpki są. Ja bardzo lubię małpki, tylko te wielkie, takie, te gorylowate, to niebezpieczne, no bo pilnują. Pilnują swoich młodych, swoje dzieci. Także tu są trzaski, tu są praski. Oczywiście zespół Austrian Death Machine, czyli taki... Bądź! Zależy tylko od dobrej woli władzy. Nieprawda, nie zależy. Małpy też potrzebują, ale jednak jest cudownie, że nie musimy już każdego też banana, jak za dawnych czasów tam sprowadzaliśmy banany, na przykład 4 dla małp i trzeba było je te pilnować, no bo każdy miał ochotę. Sami mieliśmy ochotę te banany jeść, bo rzadko bywały w sklepach, nie mówiąc już o suszonych owocach, przecież no to był rarytas. Więc teraz jest zupełnie inne nasze życie, ale i naszych podopiecznych. To jest przyjemno się karmić. Gibonom wybudowaliśmy 2 lata temu chyba nową rezydencję. Mają nową siedzibę, bowiem bywało to tak, że nasze gibony musiały na zimę wracać do małpiarni, gdzie miały oczywiście ciepłe pomieszczenia, no ale co by nie powiedzieć, ciasne, i musiały czekać, aż przyjdzie lato, żeby mogły wrócić na wyspę. Ale tak jak to jest w naszym klimacie w Polsce, różnie z tym latem bywa i najczęściej już w kwietniu, w maju są przepiękne dni, chciało się te gibony wypuszczać, ale zawsze przed nami strach przed tak zwaną zimną Zośką. I stało się taką tradycją, że nawet jak ciepło, gorąco, czekamy na zimną Zośkę, bo może być bardzo zimno. Wszystko zmieniło się, kiedy Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Panda wybudowała dla gibonów piękny nowy dom, z którego nie muszą się wyprowadzać na zimę. A teraz budujemy obok dom dla lemurów. Tak samo komfortowy i teraz sytuacje będą miały równie komfortową lemury. Nie będą musiały wracać na zimę do swoich ciasnych pomieszczeń. Będą miały dom nad wyspą, na brzegu stawu. To jest bardzo jeszcze ważne, że wtedy nie musimy czekać na moment, kiedy je wypuścimy już na stałe, tylko po prostu w każdy ciepły dzień możemy je wypuszczać. Czyli mają o wiele, wiele więcej tego świeżego powietrza. I o lemurach właśnie. Powiedzmy 2 słowa o lemurach, bo to są ulubieńcy wszystkich. No i to do nich na wyspę pływamy z naszymi uczestnikami, z naszymi członkami Klubu Miłośników Ogrodu. Ile w tej chwili lemurów, panie Wojtku? Bo ja już się nie mogę 14. Doliczyć. Aż 14, prawda? No bywało więcej, ale 14. Mhm. Są piękne. To dla pana które w ogóle z tych naszych mieszkańców wysp są najpiękniejsze? Bo dla mnie to lemury. No tak.
tak jak każdy wchodzi, no to tak, no to do lemurów tylko przede wszystkim, ale parii na przykład też są przecież też przyjazne. Tak, bo wspomnijmy, że lemurów w naturze jest kilkanaście, 15 w tej chwili gatunków. My mamy lemury kata, znane najbardziej słuchaczom pewnie wszystkim z filmów o Madagaskarze. I mamy też lemury barii. Mamy brązowe, jest ich 4 i mamy 2 lemury białe. Ja tu dużo mówiłam na temat śpiewu gibonów, na temat ich głosów. Natomiast jak to jest z lemurami? One są znacznie bardziej ciche, ale chyba tylko lemury kata, prawda? Rano, kiedy jeszcze przychodzę, nie jest to jakiś tam gwar, ale na przykład bywają takie sytuacje, tak jak ostatnio, gdzie jeden z samców został, no, dołączaliśmy drugiego samca, no i zaszło takie nieporozumienie, gdzie został jeden zaatakowany i opuszek miał skaleczony, więc no, musiałem go odłapać. Podszedłem, no i oczywiście znienacka złapałem tego lemura. Wychodząc, on zaczął się trochę odzywać, no nie, tak, że bronił się, no i całe stado niestety, ale ruszyło na mnie, także też to nie jest takie słodkie, że wchodzę sobie, biorę i wychodzę. Stado broniło go, więc podniosły taki krzyk ostrzegawczy, no i niestety musiałam szybko upłynnić. Nie, więc potrafię oczywiście krzyczeć, krzyczeć, kiedy trzeba bronić właśnie członka stadu, bo są bardzo, jak wspomniałam, solidarne, bardzo lojalne, bo bez siebie w ogóle potrzebują takiej bliskości, to widać, bo takim najczęstszym obrazkiem na Wyspie Lemurów to jest to całe stado lemurów przytulone do siebie, oplecione tymi wielkimi, długimi ogonami, prawda, biało-czarnymi. No to jest taka właśnie więź taka rodzinna, swoimi zapachami się wymieniają, a poza tym w kupie zawsze bezpieczniej. Oczywiście, a poza tym widać, że lubią się przytulać. Zwłaszcza w południe, kiedy jest naprawdę słońce, one nie lubią tak słońca, kryją się po jakichś takich w cieniu i właśnie są zbite wtedy w takie kulki. I te ogony to jak kodra też im służy, jak jest chłodnie, to one się tak opatulają. Rzeczywiście, to widać, że tak się opatulają. No jest cieplej, oczywiście, że tak. Uwagę też zwracają ich oczy, prawda? To takie są złote, małe, takie przenikliwe, zawsze patrzy na te oczy. I fajne wrażenie robią oczy u młodych lemurów, bo one są takie bardziej w kolorze błękitnym. To jak to... Rozbiegane. Rozbiegane, ale takie właśnie mają inny kolor, nie mają już tego złotego charakterystycznego. Zmieniają się. Jak się komunikują ze sobą? No to są takie pochrąkiwania. Na przykład jeśli ogon jest takim komunikatorem. Właśnie, wśród, prawda? Ten długi, piękny. Tak, ten... tak. To on jest, może być uniesiony, może być podwinięty. Czasami, jeśli są zdenerwowane, podwijają ogon pod siebie i zaczynają go głaskać. No to wtedy... Widać, że coś tutaj są niepokoi. Takie zdenerwowane, coś ich niepokoi. Czasami to i potrafią... No, znaczy, kiedyś był taki samiec, który właśnie... Właśnie ogon podwinął, zaczął głaskać go i atakował. W naturze te ogony służą im też do tego, żeby określić swoje miejsce. One dokładnie widząc przecież taki wystający ogon, on jest długi i w te pierścienie, o których wspomnieliśmy, więc bardzo łatwo zlokalizować członka stada i szybciutko oczywiście podbiec, żeby znowu być w grupie, bo w grupie siła. No tak. Powiedzmy teraz trochę o młodych. U nas w tym roku już kilka młodych przyszło. Opiekują się nim, no oczywiście najpierw opiekuje się przede wszystkim matka, ale potem widać, że prawda, że to całe stado opiekę roztacza. Dokładnie, tak. Mamy 3 młode. Do 4 tygodnia młode przebywają z rodzicami. Nie odchodzą na krok. Tak po 4-5 tygodniu młode zaczynają odchodzić od rodziców, no ale to wtedy matka cały czas bacznie obserwuje. Jest bardzo czujna. Bardzo czujna, tak. Aczkolwiek też czasami obca samica, mieliśmy właśnie taki przypadek, gdzie samica, no, która straciła młode, podpierała tego drugiego właśnie młodego. I czasami się zastanawialiśmy, zaraz, to ta matka jest czy ta? Przecież to Pula przecież urodziła, a dlaczego nosi właśnie Emilia? Tak jest. Więc instynkt macierzyński został, nie było młodego, podbierała, prawda, kradła, ale jaka wyrozumiałość ze strony tej drugiej samicy, to jest naprawdę niesamowite, to rzadko się spotyka. Ona oddawała na jakiś czas, ona po prostu rozumiała potrzebę tamtej matki, którą spotkało nieszczęście. Młode, takie 2-letnie samice uczą się właśnie, matki im przekazują, czy nawet ten młody jak sam podbiegnie do tej, że właśnie swojej siostry może nawet, no to samica nie robi jakiejś tam afery, że o, oddaj mi go, bo mi zrobisz. Jedna wielka, fajna rodzina. Tak. Dużo empatii w tej rodzinie właśnie, więc... No są niesnastki też, no na pewno. No też jest tam hierarchia, gdzie samica jest jedna dominująca naprawdę, która, no można powiedzieć, swoim takim wzrokiem groźnym patrzy. Osobowość, wystarczy, że popatrzy, prawda? To tak bywa.
Dziękuję panie Wojtku. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Tak. Małpy. Wyspiarza sekcji małp. Rozmawiamy o wyspiarzach, o mieszkańcach naszych wysp na dużym stawie. Skończyliśmy o lemurach. Ale jeszcze o lemurach chciałabym pana zapytać, bo pamiętam takie zdarzenie sprzed lat, że mieliśmy sierotę, prawda? Umarła matka przy porodzie i został osierocony mały lemurek. Dokładnie. I cóż, skrobek miał na imię. Skrobek. Tak. Inna samica karmić się nie mogła go, bo przecież nie miała pokarmu. Musieliśmy go wziąć na sztuczny odchów. Dokładnie. Czyli jednym słowem na butelkę. I zaczęliśmy go odchowywać. Na imię miał Skrobek. Mhm. I jak taki odchów sztuczny, panie Wojtku, ma pan kilka zasobów, chyba proszę słuchaczom powiedzieć, wygląda. Przede wszystkim najważniejszy dobór pokarmu. Nie może być to mleko prosto od krowy. Tak jest. Tak jak kiedyś, prawda? Przy sztucznym odchowie dawało się zwykłe mleko. To wiąże się z biegunką. Na pewno jakimś uczuleniem. Także wtedy żeśmy podawali, już nie pamiętam nazwy tego już właśnie, mleka. Oczywiście to było mleko w proszku, specjalnie rozcieńczone. Bo ja może tutaj wspomnę, że w tej chwili już nasza wiedza jest na szczęście tak duża, że my wiemy, jakie mleko, prawda, przede wszystkim ilu procentowe i o jakim składzie podawać jakiemu gatunkowi zwierzaka. Każde zwierzę u nas na sztucznym odchowie oczywiście dostaje inny preparat. To już są wyprodukowane na świecie specjalne preparaty.